To prawdopodobnie mój ostatni filmik dotyczący afery Krzyśka Stanowskiego z kanałem sportowym. Ach, chyba, że coś spektakularnego się jeszcze w tym temacie odwali. Najpierw kanał sportowy na czele z Mateuszem Borkiem i delikatnie mufturującym Tomaszem Smokowskim rzucił publicznie w stronę Stanowskiego masę oskarżeń. Potem ten postanowił odpowiedzieć w ponadgodzinnym materiale, rozprawiając się z wszystkimi zarzutami, jednocześnie mocno nadgryzając wizerunek Smokowskiego i totalnie kompromitując, wręcz nokautując Borka. Gdy piłka znalazła się znów po stronie kanału sportowego usłyszeliśmy od nich to. Chcielibyśmy e, dosłownie kilka zdań powiedzieć na temat. No na pewno e, jest tutaj spora grupa ludzi, która czeka na to, że będą dymy, że będziemy się odnosili do filmu Krzyśka. Otóż nie, e, uznajemy, że e, to, co było, co było, rozstania bywają, jak widzicie, emocjonalne i bywają e, i bywają trudne. E, dochodzimy do wniosku, tak jak tutaj siedzimy, że w pewnym momencie warto po prostu zamilknąć, niż mówić za dużo. Dlatego pamiętamy to, co jest dobre i nadziei, mamy nadzieję, szczerze mówiąc, że czas tylko złagodzi te emocje. Idziemy do przodu, chcemy cieszyć się przyszłością. Wszystkiego najlepszego, Krzysiek, na nowej drodze. Pewnie za kilka miesięcy wystartujesz ze swoim kanałem Zero. I mam nadzieję... A nawet jestem przekonany, że internet jest na tyle dużym morzem, że wszyscy tam sobie się pomieścimy yy, i tyle. I to jest tak cały nasz statement, więc bardzo Was też proszę, nie, nie napędzajcie nas na siebie, nie będziemy po prostu tego komentować. Na dobra wszystkich, tak po prostu, tak? Dobrze. Czy, czy chciałbyś tak, jeszcze bardzo, coś dodać? bardzo dobrze. Ja jestem pierwszy, żeby robić dymy. Uwielbiam dymy. Radą w ogóle mi się kojarzy z dymami, bo tutaj Mati byłem na dwóch twoich galach. W ogóle radą to jest stolica dymów, można powiedzieć, stolica teraz sztuk walki, albo gale bokserskie, albo MMA. Natomiast ja już to mówiłem więc tylko powtórzę, że Star miał prawo pójść swoją drogą i z niej skorzystać. Życzymy powodzenia. Ja w ogóle jestem taki, że lubię pamiętać to, co było dobre. Wypieram wszystko to, co było złe, więc my się już chcemy koncentrować na sobie, jechać dalej. I mogę tylko powiedzieć, jak już mówiłem, ty podziękować. Ja też dziękuję. Mogę dodać tylko dzięki za życzenia urodzinowe, bo doszły do mnie, że tam są. Natomiast z okazji urodzin postanowiłem się nie denerwować, więc nie obejrzałem film. Bardzo dobrze. Ja też nie, i bardzo dobrze. Słówko czy Nie mogę powiedzieć, że pewnie w niektórych aspektach każdy pozostanie przy swojej prawdzie. Będzie prawda Matiego, będzie prawda Krzysia i niech tak zostanie. Natomiast też z tego materiału wydaje mi się, że posłuchałem go, przesłuchałem. Ja czasami lubię się pobawić w jakąś konwencję, nazwijmy to półartystyczną, czasami mniej poważną, czasami bardziej poważną, czasami mniej rozsądną, czasami bardziej rozsądną. Natomiast mogę powiedzieć, że też wyciągnąłem kilka, kilka naprawdę fajnych, konstruktywnych wniosków. Wydaje mi się, że wspólnie z Krzyśkiem ja mam 50, Krzysiek ma 40, mamy 90 lat. Też chciałbym za jakiś czas pamiętać tylko dobre rzeczy i nie chcę gdzieś nakręcać niepotrzebnej spirali. Także ma Krzysiek na pewno rację mówiąc o tym, że jesteśmy za duzi, zbyt dorośli, za dużo przeżyliśmy, trochę razem zbudowaliśmy nie każdy idzie w swoją stronę, także Krzysiu wszystkiego dobrego. No i piękniej. Czy nie jest wam trochę przykro i wstyd, jak się to potoczyło, bo podczas ostatniego zebrania kanału sportowego e, rozdrapaliście poniekąd jakieś tam rany, Krzyk odpowiedział teraz wy, no, zaczęliście najlepszego, ale trochę urywacie temat i trochę kwas pozostaje, I macie jakiego wrażenia? Tak I jest i musimy, mu do... musimy ci powiedzieć właśnie, że całkiem e, świadomie Przerywamy ten kwas właśnie, żeby dalej nie. nie go nie sączyć. tego na brudnej bielizny na światło dzienne nie wywlekać. No, okay. także prostu, nie traktujemy no. tego bynajmniej jak stypa, bawimy się świetnie, e, I żyjemy robimy to, co lubimy, i jedziemy dalej. Okay. Mam jeszcze pytanie takie do pana Mateusza. M, czy, m, czy nie żałuje tego wszystkiego? Czy ma wrażenie, czy nie ma wrażenia, że nie było mu to potrzebne, że swoją internetową działalnością. E, Mam, czego, czego nie mam chcę powiedzieć żałować, zniszczył. Że... E, no daj mi skończyć. Nie wiem, chcę powiedzieć zniszczył, ale mocno szarpił pan swój wizerunek budowany przez lata w telewizji. I czy, czy po prostu nie jest panu wstyd trochę? I nie, czy nie żałuje pan tego, czy jeszcze raz by pan wszedł do kanału sportowego, jakby pan wiedział, jak to, jak to się mniej więcej skończy? Wie pan co, ja jestem dumny z tego, że mnie urodziła moja mama, że się wychowałem na Podkarpaciu, że skończyłem szkołę muzyczną, że poznałem wielu fantastycznych ludzi. Że trafiłem do Eurosportu, że popracowałem kilka lat w Kanał Plus, że spędziłem 20 lat w Polsacie, że skomentowałem 10 finałów Champions League i pewnie z 300 meczów ze stadionu, że byłem na kilku mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, że założyłem z chłopakami kanał sportowy. To, że gdzieś po drodze w każdej firmie są tarcia, są niesnaski, czasami gdzieś ego przegrywa ze zdrowym rozsądkiem, to jest, to jest normalne. To człowiek gdzieś tam musi wyciągać wnioski. Natomiast wcale nie mam wrażenia, że. Fajny projekt internetowy jest czymś drugiej kategorii w stosunku do telewizji. Ja zawsze starałem się podchodzić do dziennikarstwa komplementarnie. Pewnie nie umiałem pisać wystarczająco dobrze, żeby na stałe gdzieś czuć wielką satysfakcję z pisania w gazecie. Natomiast wydaje mi się, że jakby w takiej materii zawodowej. Bycia w telewizji czy w internecie, to, to radziłem sobie przyzwoicie i z komentowaniem meczu, i z prowadzeniem studia, i zrobieniem robieniem reportaży dłuższych i krótszych, i z przeprowadzeniem wywiadów. I czasami gdzieś moim zdaniem, być może przekroczyłem granicę dobrego smaku, być może czasami poszedłem dwa kroki za daleko, być może na początku gdzieś zafascynowany internetem, bo dla mnie to był nowy świat, może kilka razy przesadziłem, może za bardzo się dałem zbliżyć publiczności. Natomiast no i ja traktuję, że wszystko w życiu jest doświadczeniem, że to jest pewna droga i, i po prostu tak jak rozmawialiśmy ostatnio, jeśli kiedyś zgaśnie ten, ten płomień, jeśli kiedyś poczuję, że, że już nie chcę tego robić, to, to przestanę to robić. No kupisz sobie samolot. No to kupię sobie samolot jak Pan Sławek, jak będę w tym wieku. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że coś przegrałem. To znaczy yy, tak, jak, tak jak miałem przyjemność pracy w Eurosporcie, kanale, Polsacie. Dzisiaj mam okazję pracy przy reprezentacji europejskich pucharach, jeździć na wielkiej turnieje z TVP. Mogę komentować swoją ukochaną Bundesligę w Via Play. No to po prostu traktuję to komplementarnie. No jeśli kiedyś te stacje albo mnie nie będą chciały, albo stracą prawa telewizyjne, będę umiał to zaakceptować. No żyliśmy w takim okresie w Polsacie, Chyba było 3 lata bez Champions League, 3 lata bez Bundesligi, 3 lata bez Pucharu Polski. W zasadzie skoncentrowaliśmy się tylko na publicystyce i też człowiek żył, także no, no nic się nie dzieje. No, lecimy do przodu. Co do filmu legendarnego, jak powiedział Mazurek Stanowski. Nie, my, ja wiem, że Krzysiek nas dzisiaj zachęcał do tego, żeby ten film opublikować. My dzisiaj naprawdę zdecydowaliśmy się w pełni świadomie zamknąć ten rozdział. I nie wyemitujemy tego filmu, po prostu nie, ale jeśli Krzysiek ma ochotę, a chyba on tam powiedział, że, że ma ten film, jeśli ma ochotę go publikować, no to, go, to jest tak naprawdę jego sprawa, jaką on ma, jakie on ma e, plany wobec tego, wobec tego filmu. My dzisiaj jeszcze raz dziękujemy, pozdrawiamy, szanujemy i idziemy dalej. No rozumiem, że pewnie specjaliści od PR-u doradzili wam, by urwać temat, ale my, widzowie, wyśmienicie się bawimy, śledząc tę marną telenowelę. No panowie, trochę niepowagi. Chcemy igrzysk! Serio, ta drama ma stanąć na tym, że wychodzicie na kłamczuchów i z czasem ludzie mają o tym zapomnieć. Być może przeważająca ostatnio liczba łapek w dół i tysiące osób rezygnujących w ostatnich dniach subskrypcji kanału sprawią, że coś się ruszy z waszej strony. W przeciwnym razie szykuje się nudny tydzień na polskim YouTubie.